Środa Popielcowa oznacza początek Wielkiego Postu w kalendarzu chrześcijańskim, szczególnie w wierze katolickiej. Jest to dzień refleksji, postu i przygotowania do okresu prowadzącego do Wielkanocy, która świętuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Data Wielkanocy, a co za tym idzie Środy Popielcowej, zmienia się co roku, ponieważ Wielkanoc jest określona jako pierwsza niedziela po pierwszej pełni księżyca następującej po równonocy wiosennej. Sam Wielki Post to 40-dniowy okres modlitwy, postu i jałmużny, nie licząc niedziel, który pozwala chrześcijanom duchowo przygotować się do Wielkanocy. W Środę Popielcową, podobnie jak w Wielki Piątek, obowiązuje post ścisły dla katolików. Post ścisły oznacza ograniczenie ilości spożywanego jedzenia do jednego pełnego posiłku w ciągu dnia oraz możliwość zjedzenia dwóch mniejszych posiłków, które razem nie przekraczają ilości pełnego posiłku. Dodatkowo, w te dni obowiązuje również wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. Wiek wiernych podlegających postowi ścisłemu to zazwyczaj osoby od 18 do 50 roku życia, z wyjątkami ze względu na stan zdrowia, ciążę, karmienie piersią, ciężką pracę fizyczną czy inne szczególne okoliczności. Dzień ten jest również znany z praktyki posypywania popiołem głów wierzących, symbolizującego pokutę i śmiertelność z przypomnieniem: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Ta tradycja ma swoje korzenie w biblijnej praktyce noszenia worka pokutnego i siedzenia w popiele jako znaku żałoby i pokuty za grzechy. Choć Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym, co oznacza, że katolicy nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy, wielu decyduje się to robić jako znak pobożności i aby otrzymać popiół. Popiół, używany w tym dniu, który pochodzi ze spalonych palm z poprzedniej niedzieli palmowej, jest poświęcony, a następnie kapłan kreśli nim znak krzyża na czołach wiernych lub posypuje nim ich głowy. Czynność ta służy jako fizyczne przypomnienie zobowiązania do praktyk wielkopostnych, w tym rezygnacji z pewnych przyjemności, zaangażowania w dodatkową modlitwę i skupienia na jałmużnie. Okres Wielkiego Postu nie jest postrzegany tylko jako czas rezygnacji z czegoś, ale jako możliwość duchowego wzrostu i zbliżenia się do Boga. Podczas Wielkiego Postu zachęca się do rezygnacji z osobistych luksusów lub nawyków jako formy pokuty i dyscypliny duchowej. Praktyka ta może obejmować abstynencję od określonych pokarmów lub napojów, takich jak słodycze czy kawa, ograniczenie korzystania z technologii, takich jak media społecznościowe czy telewizja. Celem tej ofiary nie jest pozbawienie się przyjemności, ale stworzenie przestrzeni na osobistą refleksję, zwiększoną modlitwę i bliższą relację z Bogiem. Rezygnując z czegoś, co ma znaczącą wartość lub zajmuje znaczną ilość czasu, wierzący mogą skupić się bardziej na swoim życiu duchowym, działaniach charytatywnych i dobrostanie innych. Ta samodyscyplina ma naśladować ofiarę i cierpienie Jezusa Chrystusa oraz wspierać solidarność z ubogimi i tymi, którzy regularnie doświadczają pozbawienia. Jest to okazja do praktykowania samokontroli, pokory i empatii, czyniąc Wielki Post okresem osobistego wzrostu i odnowy duchowej. Boże nasz Ojcze, który prowadzisz nas przez pustynię Wielkiego Postu ku odnowieniu ducha i serca, otwórz nasze umysły i serca na Twoją miłość i miłosierdzie. Daj nam siłę, abyśmy przez ten święty czas mogli z radością podejmować post, modlitwę i jałmużnę. Pomóż nam zrezygnować z tego, co zbędne i skupić się na tym, co najważniejsze, naszej relacji z Tobą i bliźnimi. Udziel nam mądrości, abyśmy potrafili rozpoznać Twoją obecność w naszym życiu i nauczyć się żyć według Twojej woli. Niech ten Wielki Post będzie czasem głębokiej przemiany, w którym będziemy coraz bardziej podobni do Ciebie.
Prosimy Cię także o odwagę w podejmowaniu trudnych wyborów i siłę w pokonywaniu pokus, aby nasze serca były przygotowane na przyjęcie radości zmartwychwstania.